Siemano wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie w mojej przestrzeni, na moim kanale, po dłuższej mojej nieobecności. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić w dzisiejszym odcinku, co się u mnie działo w życiu, co przeżyłem od tamtej jesieni aż do teraz, dlaczego mnie tu nie było, co się wydarzyło oraz jakie treści możecie tutaj oglądać, czego się możecie spodziewać, oczekiwać, a na pewno będą one ciekawe. Tak więc zostawiacie suba i lecimy. W tamtym roku wygrałem zawody na King of the North, to było na Słowacji. Tak jak widzieliście, dodawałem też z tego vloga materiały i był to jeden z takich ostatnich materiałów, które wrzucałem tutaj na kanał. Później miałem przyjemność też startować w Czechach, w Opawie, gdzie również wygrałem. Miałem pierwsze miejsce w kategorii Season Reps, w kategorii plus 75 kg oraz w Brno, też w Czechach, w kategorii Season Reps, w kategorii plus 75 kg. Z początkiem nowego roku wypróbowałem swoich sił w ściance wspinaczkowej i powiem wam szczerze, że zajarałem się nią mocno i regularnie zacząłem uczęszczać raz w tygodniu na treningi ścianki, oczywiście bardziej hobbystycznie, amatorsko. Niemniej jednak bardzo mi się spodoba i chciałbym w tym kierunku pójść w przyszłości i też poczułem taką chęć zmiany, czyli tak jakbym już chciał zwiększyć troszkę karierę w street workoutcie i teraz mam za cel dokończyć swoje dwie obietnice, a tymi obietnicami są rekord w dipach, czyli pobicie rekordu świata w dipach. Aktualny rekord wynosi 365 powtórzeń przez Chorwata i wygranie hat-tricka, zdobycie trzeci raz z rzędu King of the North na Słowacji, Korony Króla Północy. Tak więc teraz właśnie jestem w trakcie przygotowań pod ten rekord świata w dipach. Później będę startował King of the North w sierpniu i później już na grubo też chcę polecieć właśnie przygotowania pod ściankę wspinaczkową. Niemniej jednak też nie chcę kończyć typowo takiej już pracy ze street workoutem, bo to zawsze zostanie we krwi. Chcę się tym dalej bawić, robić jakieś meetingi, czy też jeździć na jakieś zawody, ale też z podopiecznymi. Ale myślę, że już nie będę raczej startował, tylko bardziej for fun. A sam dla siebie będę po prostu uzupełniał swoje treningi ścianki wspinaczkowej właśnie o street workout, bo jest to zajebista baza do ruchu, do takiej jakby funkcjonalności. I zawsze to zostanie, tak jak powiedziałem, we krwi, w pamięci. I też uważam, że na tej arenie już osiągnąłem bardzo dużo. Jestem z tego mega zadowolony i czuję, że priorytety się trochę zmieniły przez ten okres czasu, kiedy mnie tu nie było. Dlatego też ścianka jest dla mnie zajebistym wyborem i czuję, że w tym właśnie kierunku pójdę. Wiecie już, jakie zmiany u mnie zaszły pod kątem sportowo-treningowym oraz jakie są dalsze priorytety. Również rozwinąłem się też bardzo pod kątem terapeutycznym oraz metod, które poznałem, żeby pomóc ludziom holistycznie. Jedną z takich metod, jaką poznałem oraz się doszkoliłem, jest hipnoza i hipnoterapia. Doszkalałem się u Maksyma Komara, bardzo profesjonalny gość, który szerzy ten temat w Polsce i nie tylko. Jest to zajebiste narzędzie, które jeśli dobrze wykorzystujemy, to możemy pomóc w wszelkiego rodzaju problemach, dolegliwościach bólowych, problemach psychicznych. I sam tego doświadczyłem oraz pracuję z hipnozą z wieloma klientami i efekty są mega zadowalające. Hipnoza jest też sposobem komunikacji na co dzień, także u mnie też fajnie to sprawdziło i lepiej mi się komunikuje oraz wyraża, interpretuje, intonuje, mowa ciała jest lepsza i dzięki temu też poprawiam w sobie dykcję. Czasem się jeszcze, jak widzicie, zacinam, ale jest to proces, który trwa. To nie jest tak, że nagle z dnia na dzień będziemy level up, tylko to jest stopniowe, więc łapię się na poszczególnych słówkach. Więc u mnie ta zmiana zachodzi nie tylko, jak widzicie, na poziomie fizycznym, ale też dużo zadziało się pod kątem psychicznym. Wiele też konfliktów emocjonalnych, blokad jakichś sobie uwalniałem. Zmiana fryzury też może świadczyć o tym, że nie tylko zmieniło się psychicznie, ale też fizycznie, ponieważ potrzebowałem taką zmianę w sobie i jestem jakby też nowym wizerunkiem i czuję się z tym dobrze. Tak naprawdę na przestrzeni 2 lat poczyniłem największy skok w swoim rozwoju w szkolnictwie, rzucając studia 2 lata temu. W 2020 roku zaczęła się pandemia, rzuciłem studia i potem postanowiłem właśnie rozwijać się na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, gdzie tam już była wiedza w praktyce, a tej wiedzy często brakowało na studiach. I zrobiłem wiele różnych kursów, szkoleń, przeczytałem mnóstwo książek i tak naprawdę teraz metodami, którymi operuję, to przede wszystkim trening medyczny, trening personalny, trening pod kątem przygotowania motorycznego pod różnego rodzaju sporty oraz hipnoterapia, kinezjologia energetyczna, metoda PDTR, terapia wisceralna, czy też terapia blizn. Jest tego, jak widzicie, dużo, ponieważ gdy przychodzi do mnie człowiek, to dobieramy metodę do człowieka, a nie człowieka do metody. Więc można by rzec, że zajmuję się takim holistycznym podejściem, holistycznym naprawieniem ludzi oraz też spełniam ich oczekiwania, cele i potrzeby. Chciałbym wam również opowiedzieć o tym, czego możecie oczekiwać tutaj u mnie na kanale. Będą to przede wszystkim treści pod kątem treningowym, jakieś vlogi, mój lifestyle, ale też przede wszystkim wiedza, z której będziecie czerpać w
praktyce u Was? Czyli jakieś właśnie poradniki dotyczące, jak zmagać się z różnego rodzaju dolegliwościami bólowymi, czy jakieś właśnie autoterapie. Zobaczcie też jakieś ciekawe case'y u mnie, które będą się pojawiały, czy to moi podopieczni, klienci, jak u mnie to wygląda krok po kroku, wywiad, diagnostyka funkcjonalna, różnicowa, analiza chodu. Będzie tego całe mnóstwo, będą to treści bardzo ciekawe, tak więc koniecznie bądźcie tutaj ze mną, zostawcie lajka, suba oraz napiszcie w komentarzu, co też chcielibyście, abym tutaj nagrał dla Was. Ponieważ jestem tutaj dla Was, tak więc liczę też na Waszą obecność i aktywny udział. Dzięki bardzo za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale.